Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam ciekawy szpital w Nowej Soli. W 1927 roku powołano Komitet Budowy Szpitala Powiatowego. Projektem budynku zajął się niemiecki architekt Ernst Kopp. Opracował on koncepcję funkcjonalnego, modernistycznego szpitala krótkich dystansów. Był to jego pierwszy projekt, który zapoczątkował karierę Koppa. W kolejnych latach powstało jeszcze kilka budynków jego projektu na całym świecie. Placówkę otwarto 26 kwietnia 1930 roku. Przygotowano ją dla 135 pacjentów. W szpitalu utworzono oddział dla kobiet, w tym porodowy, oddział prywatny, chirurgię, oddział zakaźny czy izbę dziecięcą. Znajdował się tu też punkt pierwszej pomocy, oddział rentgenowski oraz laboratorium. Wokół szpitala rozciąga się kilkuhektarowy park wraz z ogrodem warzywnym. W roku 1940 w parku wybudowano 4 schrony przeciwlotnicze. Po II wojnie światowej szpital zostaje przejęty przez Armię Czerwoną i do 1991 roku funkcjonował jako szpital wojskowy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckich. Teren szpitala wraz z pobliskimi domami stanowił zamknięty obszar. Po opuszczeniu Nowej Soli przez Rosjan obiekt zostaje przekazany władzom miejskim. Przez pewien czas budynek był dzierżawiony przez Towarzystwo Agentów Celnych i Spedytorów w Zielonej Górze, ale ostatecznie niezabezpieczony uległ dewastacji. W 2002 roku dawny szpital zostaje sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy, który rozpoczął remont budynku i uporządkował park. Prac jednak nie ukończono. Obecnie nieużytkowany i niezabezpieczony obiekt jest coraz bardziej demolowany.